Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 11 ciekawostek o rasie. Zapraszam. Rasa oznacza dosłownie demoniczny piasek lub jedwabisty piasek. Nie wiemy, czego nie lubił jeść, natomiast mógł jeść wszystko, co ma w sobie mięso. Co ciekawe, w czwartym databooku jest on sklasyfikowany jako użytkownik technik Hidden, a jednak żadne z jego jutsu nie jest ugrupowane w tym typie. Jego techniki nie mają nazw ani w mandze, ani w anime, natomiast w grach już mają i nazywają się identycznie jak ninjutsu Gary. Urodził się 29 marca, a jego grupa krwi to A. Miał 176 cm wzrostu, 64 kg i 40 lat. Opanował trzy podstawowe natury czakry: wiatru, ziemi oraz wody, a także dodatkowo uwolnienie yin. W Gara Hidden Rada Suny zażądała, aby synowie rasy wzięli narzeczone, ponieważ nie chciano tracić bezpośredniej linii krwi od rasy. To pokazuje, że była ona dla nich bardzo cenna. Nie znamy nazwy ich klanu, dlatego fandom nazwał ich po prostu klanem Kazekage. Miał on spory wpływ na gospodarkę, ponieważ Suna przez długi czas utrzymywała się z misji oraz handlu złotym pyłem. Co ciekawe, był on w stanie w pełni powstrzymać Shukaku, ponieważ złoto jest cięższe od piasku. Wiecie doskonale, że jego syn ma czarne obwódki wokół oczu, ale rasa też je posiada, tyle że tylko wtedy, gdy używa swojego Kekkei-genkai uwolnienie magnesu. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!